Szaranowicz. Witamy i zapraszamy. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje. Oby tylko chciało im się chcieć. No, ten arbiter zaliczany jest do takich surowych sędziów. W dodatku, niestety, jest bardzo drobiazgowy. Zaczynamy ten spektakl. Melikson. Genkow. Troszkę przeszkodził teraz sędzia. Junior Diaz. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Baszczyński. Bruno. Baszczyński. Trałka. I Baszczyński. Kokoszka. Melikson. Ryzykowna, ale udana interwencja. Bonin. Ależ podanie. Zdążył w ostatniej chwili. Patryk Małecki. Zaangażowany, wytrzymały, w dodatku niezwykle ambitnie walczący. Lamey. Melikson. Sobolewski. Jaliens. Udane podanie. Wymiana podań między dwójką graczy. Ach, szkoda! Sikorski. Piątek. Sadlok. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Ależ dograł! Powstrzymani. Koniec akcji. Obrońcy mogą odetchnąć z ulgą. Ładnie dograł. No zobaczmy, czy sobie poradzi. O, ładnie to zrobił. Dobrze podał. Dobre dogranie. Oddał strzał głową. Ale wspaniała bramka. Proszę, wyfrunął w górę jak ptak, a uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową. Znakomicie wyskoczył do tego podania i nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Sadlo. Bruno. Dobrze zagrał. Oddał piłkę. Dobre zagranie. To dośrodkowanie trafia do obrońcy. Daje piłkę koledze. Ależ walka o piłkę. Pole karne, dośrodkowanie. Nie wyszło im to dogranie. Obrona w posiadaniu piłki. Sędzia pokazuje, że zaczną od własnej bramki. Patryk Małecki. Melikson. Dobre podanie. No, może teraz.
Dobrze dograł. Podał do partnera. Dobra wymiana podań. Ach, może być groźnie. Akcja zatrzymana. Wybijają piłkę. Powstrzymani. Wspaniale przechwycił. I w tym momencie zakończyła się pierwsza część spotkania. Trudno oprzeć się wrażeniu po zakończeniu tej pierwszej połowy, że walka toczy się głównie w środkowej strefie boiska. Jeżeli w drugiej części meczu którykolwiek z tych zespołów chce wygrać, musi całkowicie zmienić sposób gry. Kokoszka. Bruno. Trauka. Bonin. Trauka. Świetna wrzutka. Niebezpiecznie w polu karnym. I znowu remis, proszę państwa. Melikson. Junior Diaz. Sobolewski. Junior Diaz. Brawo za to podanie. Ależ akcja. I piłka wybita do przodu. Ta. Pum, 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 pum. Tracą piłkę. Ładnie główkuje. Radosław Sobolewski. Gwizdek sędziego, minimalny spalony. Piłka trafia do przeciwników. Sikorski. Melikson. To było ostre wejście. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Ofiarnie teraz interweniował, zablokował ten strzał. Piłka poza linią boczną, za moment znów ją z autu. Melikson. Piątek. Bruno. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Sobolewski. No i przejęli w ostatniej chwili. No a jednak wraca do gry. To dobrze, obawiałem się, że ta kontuzja wykluczy go z gry w dzisiejszym meczu. Za moment szansa dla rywali, tymczasem faulujący zawodnik ukarany kartką. Z kolei dla rywali szansa na strzelenie gola. Okazja jest naprawdę dogodna. Piłka w bramce, jednobramkowa przewaga. No najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień, drugi gol w tym spotkaniu. Bramkarz mógł tylko popatrzeć, jak piłka wpada do siatki. Piękny gol. Junior Diaz. Nie dał szans. Odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. Znakomite przejęcie piłki przez Gargułę. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Dobre rozegranie.
No coś niespotykanego. Rzadka sytuacja. Bramkarz włączył się do ataku przy tym rzucie rożnym. Będzie zmiana. Jeśli marzą o remisie, muszą wykorzystać ten. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Spróbują, z pewnością spróbują doprowadzić do wyrównania po tym dośrodkowaniu rzutu rożnego. Nic nie wyszło z tego. Jest szansa. Mieli sytuację, nie wykorzystali. Remis chyba wciąż jest poza ich zasięgiem. Widać, że ćwiczyli ten fragment na treningach. Obrona była zagubiona, jednak i tym razem nie zdobyli gola. Trauka. Ależ wspaniale grają piłką. Okazja! Był naprawdę blisko, gdyby nie spalony. W ostatniej chwili przejęli. 2-1 to rezultat dzisiejszej konfrontacji.